Nazywam się Marek Konkę, jestem kierowcą, znaczy operatorem, można powiedzieć, sprzętu całego tutaj w OSP Dażdżubie od prawie 20 lat już. Także już też ładnych parę lat upłynęło. No i tak człowiek, można powiedzieć, że najpierw tamten samochód na swoje czasy był bardzo dobry. Przez tyle lat człowiek go tam jakoś pilnował, żeby... Teraz mamy troszeczkę inny, jest lepszy. Tak jak nasz prezes mówi, to jest skok jednak całkiem inną technologią. Nie jest to... Dla nas jest to nowe. Dla niektórych można powiedzieć, że nie jest to całkiem nowy sprzęt, ale komfort jazdy i całość, przede wszystkim można powiedzieć, całość uzbrojenia samochodu jest całkiem inna. Jest co gdzie położyć, a w starych już tych możliwości nie ma. 280 koni ma. I można powiedzieć, że naładowany on ma więcej, można zabierać wody, bo on zabiera 3 metry sześcienne, to jest 3000 litrów. Nasz stary zabierał 2500. Wczoraj myśmy mieli nie pierwszą, bo to już właściwie druga akcja przy paleniu zboża i te, powiedzmy, te pół metra to jednak bardzo dużo jest, bo to nie jest mało. Inne jednostki już stały bez wody, a myśmy cały czas jeszcze mieli. A przy paleniu takich susz, powiedzmy, traw czy czegoś takiego, to jest jednak kolosalna różnica. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Oczywiście, że nas czeka jeszcze dużo pracy, bo jeszcze troszeczkę sprzętu nam brakuje, bo nastawiliśmy głównie, żeby w tym roku dostać samochód, a później można sukcesywnie sprzęt sobie zawsze dokupywać, nie? Bo miejsca w tym samochodzie jest dosyć. W naszym starym był problem już, nie? Ale tutaj nie ma tego problemu, także możemy zawsze kupić. Patrząc na te zabiegi i starania strażaków z Dażdżubia, mieszkańców i za zaangażowanie, rzeczywiście wykorzystali ten moment i tę okazję, gdzie jeszcze były wolne środki w budżecie. Strzelili się w odpowiedni moment pod obrady Rady Gminy i te pieniądze, że tak powiem, znalazły swoje miejsce przy zakupie nowego auta. W tej chwili chcielibyśmy przekazać z panem ministrem kluczyki, żeby dobrze służył i wypełniał swoją służbę. Jeżeli można jeszcze, to dwa zdania dosłownie. Gratuluję dobrej roboty i skutecznego działania wszystkim druhom z OSP Dażdżubie. Nowy samochód to inicjatywa, którą podjęliście. Marzenia się spełniły, a więc niech służy. Ja chciałbym tylko zadeklarować, że w miarę moich możliwości będę również waszą jednostkę wspierał, a dzisiaj mały drobiazg również na ręce pana prezesa. Dziękuję i gratuluję. Gracias.